to i tak nikt nie słucha. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. To naprawdę nie mój problem. To było oczywiste. To przecież wiadomo od dawna. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. To naprawdę nie mój problem. Nie wiem już, w co wierzyć. O tym było wiadomo od dawna. Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. To naprawdę nie mój problem. Trudno być tego pewny. Nic o tym nie wiem. Nie zasłużył sobie na to. W zupełności się z tobą zgadzam. Działający na tej ulicy kupcy i rzemieślnicy? Powinieneś nająć się u któregoś jako czeladnik, tak jak ja. Od kiedy pracuję dla Matea, miastowi nabrali do mnie szacunku. Czy coś się w końcu zmieni? Pokaż mi swoje towary. Przyszło mi to do głowy. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Nie zasłużył sobie na to. To rzeczywiście prawda. Nie wiem już, w co wierzyć. Tylko nie mów, że o tym nie wiesz. Trudno być tego pewnym. Czy coś się w końcu zmieni? Skąd ty to znowu masz? O tym było wiadomo od dawna. Moje zdanie i tak nikogo nie obchodzi. Czy coś się w końcu zmieni? Nie mów, że o tym nie wiesz. Mnie to i tak nikt nie słucha. Mówią to i owo. Nie wiadomo już, komu można ufać. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. A tam, to tylko gadanie. Co jest? Thank you.
Co wiesz o paladynach? Od czasu, jak te bydlaki przyszły do miasta, mam same kłopoty. Kiedy ostatnio szedłem do górnego miasta, zatrzymali mnie strażnicy i zapytali, po co tam idę. I? Oczywiście, że mnie wpuścili. Miałem w mieście sklep, kiedy większość z tych nadętych dupków ganiała jeszcze świnie. A wczoraj te bydlaki skonfiskowały połowę mojego towaru. Paladyni zabrali twoje towary? Wszystko, co miałem na podwórku. Postawili strażnika przy wejściu na podwórko. Jeśli mi się poszczęści, nie zabiorą mi wszystkiego. Może chociaż zostawią te zbroje. Możesz mi pomóc dostać się do górnego miasta? Co? Co będziesz tam robił? Mam ważną wiadomość. No. Próbowałeś przemknąć się koło strażników? Człowieku, zapomnij. To typowe dla tych żebraków. Nie wiem, jak ważna jest twoja wiadomość. Nie obchodzi mnie to. Ale nawet gdybyś powiedział im, że statek pełen orków wpłynął właśnie do portu, i tak by cię odesłali. Bo mają swoje rozkazy. No to jak? Możesz mi pomóc dostać się do górnego miasta? Wygląda na to, że to dla ciebie ważne. Pytanie tylko, jak ważne? Do czego zmierzasz? Mogę ci pomóc. Było nie było, jestem tu jednym z najbardziej wpływowych ludzi. Ale to cię będzie kosztować. Na czym dokładnie ma polegać twoja pomoc? To dość proste. Wykorzystam swoje wpływy, żeby jeden z mistrzów przyjął cię na czeladnika. A wtedy, praktycznie rzecz biorąc, będziesz obywatelem miasta i górna jego część stanie przed tobą otworem. Poza tym będziesz mógł coś zarobić. A dlaczego ty mnie nie weźmiesz na czeladnika? Ja nie mam nic przeciwko, ale inni mistrzowie nie zgadzają się. Ostatnio przyjąłem innego czeladnika. Kto w takim razie może przyjąć mnie na czeladnika? Może to być którykolwiek z mistrzów mieszkających przy głównej ulicy. Harad Kowal, Bosper Łuczarz, Torben Stolarz albo Konstantino Alchemik. Jeden z nich musi cię przyjąć. Ważne jednak, żeby zgodzili się na to pozostali mistrzowie. W Korinis panuje taki zwyczaj. Jak uzyskam zgodę pozostałych mistrzów? Musisz ich do tego przekonać. Idź z nimi porozmawiać. Wystarczy jednak, żebyś miał przeciw sobie więcej niż jednego z nich, a nie będziesz miał szans, więc lepiej się zachowuj. Czy jest jakiś inny sposób, żeby dostać się do górnego miasta? Może. Dam ci znać, jak coś wymyślę. Co chcesz w zamian za pomoc? 100 sztuk złota. Ty pijawko. Spokojnie. Nie twoje złoto miałem na myśli. Ale... Właściwie chodzi mi o moje złoto. Greta, bratanica stolarza, od dawna jest mi winna pieniądze. Ta mała lisica kręci się po okolicy w nowych ciuszkach, a to znaczy, że ma pieniądze. Wywlekłbym jej te pieniądze z gardła, ale mistrz Torben, stolarz, to bardzo wpływowy człowiek. Załatw mi te pieniądze, to ci pomogę.
Pomóż mi zostać czeladnikiem u jednego z mistrzów. Nie wszystko naraz. Najpierw wywiąż się z umowy i przynieś mi złoto. Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary. Jak wygląda sytuacja? W tej chwili panuje tu spokój. Jedynie bandyci spoza miasta sprawiają pewne problemy. Co wiesz o bandytach? Przybyli z tej zakichanej kolonii górniczej. Jest jednak kilka oddzielnych grup. Niektórzy ukryli się w górach, inni dołączyli do Onara, właściciela ziemskiego. Jednak to bandyci na obrzeżach miasta powodują najwięcej problemów. To przez nich kupcy nie wyściubiają nosów poza granice miasta. Skąd przybyli bandyci, którzy mieli list gończy z moją podobizną? Aha! Więc to jednak twoja gęba znajduje się na tym papierze. Dlaczego się od razu nie przyznałeś, co? Za co jesteś poszukiwany? Nie wiem, szczerze. Tak, tak, wiem. Pozwól, że coś ci powiem. Gdybym wiedział, że trzymasz sztamę z tymi bandytami, dawno siedziałbyś w pierdlu, rozumiesz? Mimo to, muszę zgłosić ten przypadek lordowi André. Wracając jednak do twojego pytania, natknęliśmy się na nich niedaleko domu właściciela ziemskiego. Nie wyglądali jednak jak banda Onara. Wydaje mi się, że to część mniejszej grupy, która osiedliła się w górach niedaleko posiadłości Onara. Jeśli się tam wybierasz, przyjmij ostrzeżenie. Ci szubrawcy krótko się z tobą rozprawią. Zapamiętam to. Czym? By ten zostawił część... Przysyła mnie Mateo. Wciąż jesteś mu winna złoto. Chcę dostać pieniądze. Niby za co? Dostarczone ubrania były wadliwe, wykonane z kiepskich materiałów i źle skrojone. A widziałeś te kolory? To nie jest towar, który zamówiłam. To jest zwyczajne wyłudzenie. Kiedy jeszcze mój mąż chodził po tym świecie, ta gnida nigdy by się na to nie odważyła. O, mój biedny mąż... I niszczył wszystko, co Innost stworzył.
Był takim dobrym człowiekiem. Przystojny, pracowity, sympatyczny. Mieliśmy wszystko. Pieniądze, szczęście. Czasami dostawaliśmy nawet zaproszenia na przeróżne imprezy organizowane przez arystokrację. Ach, te wszystkie piękne ubrania, te fryzury, te wykwintne potrawy i kulturalne rozmowy. Kiedyś wszystko było lepsze. Nikt nie odważyłby się poniżać biednej wdowy tak idiotycznymi roszczeniami. Co mam teraz zrobić? Moje zarobki pokrywają jedynie najbardziej podstawowe potrzeby, a i to z ledwością. Na ulicach widzi się coraz więcej biedy. Ludzie muszą sobie wszystkiego odmawiać. Od tygodni nie przypłynął tu żaden statek. Mój mąż był kapitanem statku handlowego, a raczej jego właścicielem. Z dalekich podróży zawsze przywoził mi jakieś prezenty. Kosztowne tkaniny z kontynentu, drogie przyprawy z południowych krain. Większość ludzi nawet nie słyszała o takich rzeczach. Jednak pewnego dnia dostałam wiadomość, że Grita zatonęła. Tak się nazywał statek mojego męża. Nazwał go moim imieniem. Z miłości do mnie. Płakałam i modliłam się, aby mój mąż przeżył tę katastrofę. Każdego dnia wyglądałam jego powrotu, albo chociaż jakiejś wiadomości, ale na próżno. Niech Inos zlituje się nad jego duszą. Niech spoczywa w pokoju. Od czasu jego śmierci mam tylko same problemy. A teraz jeszcze ten bezduszny, chciwy Mateo. Chcę odebrać mi resztki moich oszczędności. Proszę, zlituj się nad nieszczęsną kobietą. Gdyby mój mąż nadal żył, ta gnida nigdy by się na to nie odważyła. O, mój biedny mąż! Był takim dobrym człowiekiem. Przystojny, pracowity, sympatyczny. Mieliśmy wszystko. Pieniądze, szczęście. Czasami dostawaliśmy nawet zaproszenia na przeróżne imprezy organizowane przez arystokrację. Ach, te wszystkie piękne ubrania, te fryzury, te wykwintne potrawy i kulturalne rozmowy. Kiedyś wszystko było lepsze. Nikt nie odważyłby się poniżać biednej wdowy tak idiotycznymi roszczeniami. I rzekł wreszcie do swych braci: nigdy więcej nie pozostanie. Dość tego. Gdzie złoto? Ale ja nie mam żadnych pieniędzy. Jestem tylko biedną wdową. Taką na wieki. Przyszło mi to do głowy. Ale człowiek i bestia nie zaprzestali wojny na ziemi Adanosa i płonął w nich gniew ich bogów. A człowiek pokonał bestię, która wróciła do królestwa Beliara. Musiały pojawić się. I zobaczył Adanos, że prysła równowaga między ładem i chaosem, i zaklął Inosa, by ten odebrał człowiekowi swą boską moc. A Inos w swej mądrości tak uczynił. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Skąd ty to znowu masz? Ale Adanos obawiał się, że pewnego dnia bestia powróci na ziemię. Zapłacę za ciebie. Zrobiłbyś to? O, wiedziałam, że nie jesteś takim chciwym draniem jak Mateo. Tak, tak, to drobiazg. Wróć tutaj, kiedy już to załatwisz. Chciałabym ci okazać swoją wdzięczność. A Inos w swej mądrości tak uczynił. Ode mnie nikt się tego nie dowie. Słyszę o tym po raz pierwszy.
tylko gadanie. Przyszło mi to. To przecież wiadomo od dawna. Czemu nikt mnie nie słyszał? Oto twoje 100 sztuk złota. Chcesz za nią zapłacić? Wolałbym, żebyś to z niej wycisnął. Mimo to 100 sztuk złota to ciągle 100 sztuk złota. Dotrzymałeś swojej części umowy. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Pomóż mi zostać czeladnikiem u jednego z mistrzów. Nie martw się. Dotrzymam umowy. Inni mistrzowie usłyszą o tobie same dobre rzeczy. Mnie mówili co innego. Mówią to i owo. Czy coś się w końcu zmieni? Czemu nikt mnie nie słucha? Posłuchał niewłaściwych ludzi. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. To było bardzo szlachetne, że zgodziłeś się za mnie zapłacić. Chciałabym okazać ci moją wdzięczność. Oto butelka wina, którą mój mąż, niechaj Inos przyjmie do siebie jego duszę, przywiózł z południowych wysp. Opowiem o tym, co dla mnie zrobiłeś wszystkim moim znajomym. Jest jeszcze na tym świecie ktoś, kto wie, co to honor i kto... Tak, oczywiście, to drobiazg. Dopóki w tym mieście są tacy jak ty, wierzę, że przyjdą jeszcze lepsze czasy. Chwila! A co jeśli chciałbym zostać czeladnikiem u jednego z pozostałych mistrzów? Dobrze, dam ci moją zgodę. Ale najpierw postaraj się otrzymać błogosławieństwo bogów. Powiedz, czy jesteś człowiekiem wierzącym? Nie może tak dalej być. Przecież nie to kosztowało. Tak, jestem pokornym sługą, mistrzu Torbenie. Potem idź do Watrasa, kapłana Adanosa, i poproś go o błogosławieństwo. On ci powie, gdzie znajdziesz kapłana Inosa. On też niech cię pobłogosławi. Kiedy już otrzymasz błogosławieństwo bogów, zagłosuję na ciebie. On myśli, że to takie łatwe. Musiały pojawić się problemy. Co z twoją zgodą, mistrzu? Czy Watras dał ci swoje błogosławieństwo? Nie zasłużył sobie na to. Jeszcze nie. Więc nie rozumiem, czemu znowu mi przeszkadzasz. Znasz moje warunki.